No siemka, słuchajcie. Ta sama szafka, ta sama kostka, wszystko stoi. Nic nie sprzedałem, nie zamierzam sprzedawać póki co. Na tej samej lampce MJL 130, bardzo budżetowej, potrafi też coś rosnąć, spójrzcie. A lampka za, nie wiem, tam 7 stówek czy coś w tym stylu. Akwarium low tech prezentuje się w taki sposób. Tak się przypomnę, że akwarium założone w najtańszym kosztem, w najtańszy sposób, bez odpieniacza, bez tutaj jakichś dodatkowych akcesoriów. Wewnątrz mamy fosfor, produkt z firmy Maxpect. Mamy też ceramikę w tym akwarium z firmy Maxpect, kulki. I tak to wszystko wygląda na chwilę obecną. Akwarium też dostało troszeczkę w kość. Miałem trochę wyjazdów, no i niestety były temperatury bardzo wysokie. I musiałem troszeczkę odczekać do momentu, aż podniesie się to akwarium. I już coś mamy. Mamy jakąś aktualizację, widać jakieś efekty. Tutaj kaulastera dostała trochę po pupie z ontusy. Niektóre odmiany, ale będzie dobrze. Będzie dobrze, zobaczycie. Już jest fajnie, będzie tylko fajniej. Akwarium jeszcze zarośnie. Tutaj obok mamy produkty, które korzystam. Podstawowa sól Reef Base z firmy Tropical. Oczywiście Reef Scorpion Fish na warsztacie. A do tego też pokarmy z firmy Tropical. I tutaj kolejne produkty z firmy Reef Scorpion Fish. Wszystko jest dozowane cały czas, na bieżąco, regularnie. Co też daje tutaj efekty. Troszeczkę ściemnie, jeszcze pokażę. O, może troszeczkę jaśniej. Od góry. Lampka naprawdę bardzo podstawowa. Spójrzcie, o, pasywne chłodzenie robi robotę. Fajnie zaprojektowana. Tutaj ona pod spodem też ma taki filtr założony, prawda? Dyfuzor, tak bym to określił, który rozprasza te światło. Jest po całym akwarium bardzo fajnie rozbite. Nie jest to jakaś duża moc, ale do takich korali wystarczy. Brak odpieniacza. Nie wiem, czy mówiłem. Grzałeczka jest, pompka obiegowa, cyrkulatorek, przypomnę się, JVP za, nie wiem, 3 dyszki, grzałeczka za 2 dyszki. Wszystko podstawowo, brak piasku, więcej ceramiki z tego powodu zostało zaaplikowane do tego akwarium. No i hula. Hula, regularne też podmianki oczywiście na soli. O to trzeba dbać. Im więcej się przy tym chodzi, tym lepiej to wygląda. A jeszcze tak pokażę, żeby tu było 100% pewności, że akwarium jest dalej tutaj, gdzie było. Więc tutaj macie moje akwarium, które się rozpala dopiero. Ukwiały zaczynają się budzić. Moje główne akwarium, prawda? Wczoraj troszeczkę rączki wsadzałem, robiłem małe przemeblowanie korali i ukwiałów. Lampy się zapalają. Spójrzcie, że tutaj teraz się świecą tylko same Maxpecty w tym momencie, MJ-ki. I już jak fajnie się robi, nie? W akwarium. Bardzo fajne, fajne budżetowe też. Na pewno to jest klasa wyżej, jak tamta MJL 130. 165 Blue to jest klasa na pewno wyżej. Jest to lepszy model. Ale te akwarium by sobie poradziło tylko na tych czterech tak naprawdę, tych MJ-kach. Spójrzcie, jak jest oświetlone. Fajnie. Jeszcze jakieś 2 godziny, 3 i ukwiały się podniosą jeszcze bardziej. One potrzebują czasu, bo wczoraj tam łapki je trochę posmyrały. Moje ślicznotki. Więc tak to wygląda. No. To co, jeszcze raz wracamy na koniec. Pokażemy. Podbijemy. 250. O. Tutaj to stoi. Cieszę oko, taki maluszek. No i to chyba tyle. Siemka. Trzymajcie się.